Witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Nie chcę już was zmęczyć tymi osłonami, ale zrobiliśmy jeszcze jeden wariant. Wariant w kształcie typowo alu dla tych, którzy są konserwatywni, chcą mieć jeszcze większą ochronę. Więc tutaj mamy taką wersję testową alu. Jutro przyjdzie kolega z forum. I co, dostanie tutaj te osłony do testów. Będzie sobie je testował i po jakimś tam przejechaniu iluś tam kilometrów. Będą wnioski, czy wszystkie jest ok? Sprawdzimy, jak się to sprawuje. Bo są też mocni zawodnicy, którzy chcą mieć pełną full ochronę. Już jak mówię, nie chcę was męczyć tymi osłonami, ale no, też się klaruje, jakie macie potrzeby. Więc stwierdziłem, że nagram to, co tego feedbacka, jaki dostałem od was, bo coraz więcej ludzi przyjeżdża do mnie i na przykład ma wersję overland, ma tam zwykłe HDP, takie jeszcze. Mniej, bardziej cienkie niż tutaj, bo my zrobiliśmy 10 mm oryginalnie w overlandzie z 8 i fabrycznie ma tylko to osłony, te tutaj i te, plus taką czołówkę <coughs> zrobioną z cienkiej blachy. Często chłopaki skarżą się, że w overlandach to się całkowicie nie sprawdza, bo wygina się no brzydko. To już w takim czasie z tej blaszki to jest takie wszystko pokiereszowane. Więc przyjeżdżają do mnie i kupują sobie. Jako uzupełnienie tych osłon HDP, które mają fabrycznie. Same tutaj te boczki. Osłony na wahacze, półosie i sam przodek, ten tutaj przód, który zastępują tą blaszkę chińską. Więc mówię, jak ktoś nie potrzebuje, nie wiem, full ochrony, może sobie tylko kupić te osłony boczne. Też ostatnio mam wielu klientów, którzy kupują tylko osłony boczne. Mimo, że mają zwykłą bazę, tak 850, 1000, nie jeżdżą gdzieś nie wiadomo w jakim terenie, I tylko chcą sobie na przykład kupić osłony tych tutaj wahaczy i półosi, plus przodek. Są też tacy, którzy przyjeżdżają i mówią: Wiesz co, ukerz, ja tam tylko szutry, ale ostatnio mi się coś jakiś kąt gdzieś o mało prógnie przebił od jakiegoś korzenia, i kupują sobie. Tylko HDP bez tych boczków, bo nie potrzebują, albo czołową płytę i HDP, albo samo HDP. Więc u mnie jest pod tym względem fajniej u nas, bo możecie sobie skonfigurować to, co chcecie. Każdy z nas inaczej jeździ w terenie, yy, potrzebuje innego rozwiązania. Ale mówię, no, stworzyliśmy też coś dla takich, którzy jeżdżą gdzieś tam ciężej w botach, nie w botach i jest full zabudowa. Więc mówię, no, jeżeli już mamy taką kombo, tak, taką hybrydę, no, to może to aluminium dla tych, którzy są mega riderami. Potrzebują full osłonięcia, więc jest coś takiego i też chcę Wam o tym tutaj, w tym filmiku, pokazać, że jest to też nowy produkt. Więc do wyboru do koloru. Ostatni film w zakresie osłon do modelu 850 000. i 1000. Chcę, żebyście wiedzieli, że kombinacje są dostępne. Co chcesz, to masz. Chcesz tylko boczki, osłon boczne. Puszczową masz. Chcesz tylko osłonę czołową, bo nie wiem, podoba ci się osłona tej wyciągarki, która tylko gdzieś pracuje, masz. Chcesz tylko HDP, bo jeździsz spodarę, sporadycznie i boisz się, że coś tam się przebije próg, masz. Jakbyś nie chciał, taką kombinację u nas dostaniesz. E, oczywiście w komplecie są śruby e, i też te nakrętki, które są do tych płyt, aby przykręcić to do podwozia. Jesteś jakimś bardziej, nie wiem, hardkorowym rajderem. Masz full osłonę z dodatkowymi, tutaj osłonięciami na progi, też masz. Więc to już jest chyba ostatni filmik. Ale chciałem, żebyście mieli 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 to na uwadze, że praktycznie każdą kombinację osłon mamy dostępną dla Was w każdym rozwiązaniu. No i uważam, że w bardzo dobrych pieniądzach. Pozdrawiam Was, bo za tydzień pokażemy nowy produkt. Będzie to produkt skierowany dla posiadaczy w Moto 625 625. Czyli 600. No myślę, że też taki produkt, który, który wiele razy był pytany, ale to już zdradzę Wam za tydzień. A tymczasem bawcie się dobrze, miłego weekendu i co dobrej, dobrej zabawy. Pozdrawiam Was, hej.